Dla Szwedów kluczowym elementem ich strategicznych działań było opanowanie Gdańska, ponieważ pozwalało na przejęcie najważniejszego portu wraz z potężnym zapleczem, jakim była Rzeczpospolita, z rąk Polaków. Tu także w grę wchodziły kwestie dynastyczne, to znaczy pozbawiając stryja Gdańska, Gustaw II Adolf uniemożliwiał jakiekolwiek plany inwazyjne, atakowe plany Zygmunt III jeszcze pod koniec lat, czy na początku lat 20. formułował, licząc na to, że udało mu się przerzucić przy pomocy floty hiszpańskiej, cesarskiej czy własnej oddziały do Szwecji i odzyskać koronę. Dlatego Gdańsk był podwójnie ważny. Natomiast dla Rzeczpospolitej utrata Gdańska oznaczałaby w zasadzie drugą potężną stratę po utracie Rygi 5 lat wcześniej, w 1621 roku, najważniejszego portu, z którym, poprzez który Rzeczpospolita eksportowała zboże, importowała cały szereg różnych towarów, głównie z Niderlandów, więc to by oznaczało poważne problemy tak dla państwa jako całości, jak i dla poszczególnych przedstawicieli elit, którzy mieli w Gdańsku swoje rozmaite interesy, spławiając zboże, potasz czy inne towary. Także Gdańsk był tutaj kluczowy i dlatego po opanowaniu sytuacji w Inflantach latem 1626 roku Gustaw II Adolf zdecydował się przerzucić swoją armię na teren dzisiejszego Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich. Zaczął od zajęcia należącej do elektora Piławy, prawdopodobnie nie bez współdziałania ze strony miejscowego oficera, który ułatwił Szwedom lądowanie. Jak już zdobył bazę w postaci portu, to mógł rozpocząć działania na lądzie. I te działania trafiły idealnie. Okazało się, że Prusy królewskie są niemal całkowicie nieprzygotowane do działań wojennych. W rękach Szwedów znalazło się w krótkim czasie większość twierdz. A polska kontrofensywa utknęła, powstrzymana przez Szwedów, a może nawet powiedzieć pokonana, w czasie stoczonej w drugiej połowie września i do początku października trzydniowej bitwy pod Gniewem. Ta sytuacja trwała jeszcze długo, dlatego że co prawda dzięki temu, że Szwedzi musieli ściągać sporą część zaopatrzenia ze Szwecji, a Bałtyk na zimę zamarzał, też warunki pogodowe nie nadawały się do żeglugi, więc korzystając z braku posiłków i wyczerpania szwedzkich załóg, hetman Stanisław Koniec Polski, który dowodził oddziałami polskimi w Prusach, znakomicie sobie radził ze Szwedami, ale po przybyciu Gustawa II Adolfa razem z armią okazało się, że szwedzka przewaga w piechocie, artylerii, a co za tym idzie także w sile ognia, jest decydująca i nie pozwala Polakom na osiągnięcie jakichkolwiek poważniejszych sukcesów. Natomiast Szwedzi nie osiągnęli swojego podstawowego celu i tym celem był Gdańsk. Udało się doprowadzić do tego, że polskie oddziały powstrzymały marsz Szwedów w kierunku miasta i dzięki temu umożliwiły zbudowanie fortyfikacji, które uczyniły miasto niemal nie do zdobycia, czy może precyzyjniej nie do zdobycia bez długiego oblężenia, no co Szwedzi nie mogli sobie w tej sytuacji pozwolić.